Witajcie! W tym odcinku zamierzamy się trochę podekspić Drake'a. Zastanawiam się, dlaczego jego specjalna umiejętność Drake ma specjalną umiejętność Don't Sleep, coś takiego. Tak myślę. I czy mój Drake nie posiada tej umiejętności? Cry. Czy to jest prawda, że w tej wersji... Nie. Czyli w tej wersji nie ma zdolności różnych takich jak... Więc tak, oprócz Drake'a... To, ej, no nie rób mi takich jaj. Oprócz Drake'a i tych wszystkich tutaj co są, jeszcze zamierzam sobie złapać Hopipa, jak tu wyjdzie, sobie go złapię. Więc tak, pomyślałem, że jak złapię sobie Hopipa, wyszkolę go, to wyjdę... Przyzwyczajeniem, że Hopip jest cienki naprzeciw. Ale nie wiem, czy tak byłoby naprawdę, bo Hopip jest cienki. Na serio, jest cienki. Nie wiem, czy by mu... wzmacniacze pomogły. Więc nawet... Nie wiem, czy sprawdzać to. Więc podeks mi jeszcze trochę tego Drake'a. Ponieważ... taki słabszy jest. Więc po tym jak go dodekspię trochę. A jeszcze tak. Shiny coś tam. Shiny Zero coś tam. No sorry, że nie pamiętam twojego niku, ale po prostu niedawno nie... Przez chwilę nie byłem na YouTube i nie pamiętam. A nie wszystkie niki są takie łatwe do zapamiętania. Pamiętam, że zaczynał się na Shiny. Ty mówiłeś mi o zapaniu sobie takiego... przegrał przez to Drake, że się złapaniu Gastiliego w Sprout Tower. Złapię go kiedyś, ale teraz nie ma na to zupełnie czasu. Poza tym... twoja uwaga o tym, że nie wiedziałem, że kiedy Drake ewoluuje, to nie jest prawda, bo ja wiedziałem, kojarzyłem to w miarę. Nie za każdym razem, po prostu tak. Pamiętam wszystko na odcinku, po prostu ja tak myślałem, wtedy to był odcinek, ten dwa nagrywałem, zastanawiałem się nad tą jedną rzeczą, tak cały czas. Nieważne, że teraz to już jest nieważne. Więc tak, tu mieszka gościu, który pracuje nad pokebolami. Tworzy różne pokebole. Nazywam to... na przykład, tworzy pokebole, ale... Teraz zostało zaatakowane Slowpoke Well przez Team Rocket. Chcą grabić Slowpoke Well z ich Slowpoke'ów i na tym sobie zarobić. Perfidnie, tak. To mi tu kradli. Więc ja poszedłem do tego gościa i on mi odblokował wejście od tego. Teraz możemy się wykrać heroizmem i po prostu rozwalić tych wszystkich tam frajerów, co są tam. Yeah. Idziemy tam. Tu na przykład takiego Zubata. Żegnaj Zubat. 13 level dla mojego Drake'a. Damn it. Walcz. 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 Dobrze. Drake, dobrze. Dumny jestem z ciebie. Good Drake, good job. Drake, good job! Więc tak, mam tutaj paczkę i mam tutaj podciąsa, nie chcę mi się tak na... Więc tak, uderzajmy tą jeszcze babkę, która ma Zubaty oczywiście. Na 9 poziomach to niezbyt takie bolesne, ponieważ tak zaraz przegra. Ty, mendo społeczna. No fuck! Co za oszustwo takie? No a nie ma jej.
Jeden pad się z... nie ma, jednego Zubata i jednego oczywiście Ekensa. Ekens. Oczywiście Ekensa już znacie, bo to jest Pokémon z pierwszej. Z pierwszej generacji, który się pojawił już nawet nie raz w pierwszej serii Zagrajmy w Pokémon Fireworks. Pokémon Silver też jest dużo różnych Pokémon z pierwszej generacji. To byłoby nudne. A powiem wam tak, że nawet nie znam wszystkich Pokémonów z Pokémon z drugiej generacji Johto. Waham się na przykład z tym i Delbirdem, który dziwny jest strasznie. Nie wiedziałem, czy on jest z drugiej, czy nie. Niektóre Pokémony z... w ogóle są jakieś... ale wiecie, jak się w anime nie pojawi, w grze nie pojawi, tak jest w jednym miejscu występuje i tak się nie znalazło go samemu, więc tak po chamsku trochę. Więc teraz mogę rozwalać już tego Koffinga. Zgin, Koffingu. Koffing zginie od właśnie takiego czegoś. Może to... ja... przegraliście, dziady. Sprawiedliwości stało się zadość. Coś, co ja to powiedziałem. Pozbyliśmy się tych wszystkich roketców, co tutaj się szpędały i mi przeszkadzały w pracowaniu, na przykład blokowało mi drugiego gyma. Więc tak, może jeszcze chwilę rozwalimy jednego Pokemona, żeby mi dobiło tego level upa już, nie chce mi się. 15 level dla Drake'a i wracamy. Ponieważ nie wiecie o tym, ale... może ruszę do tej oto sali. Sali w... co to jest za sala? Azalea. Town. Tu mamy podwójną walkę. Nie. To jest pojedyncza. Ladyba. Plus Spinarak. Spinaraka już znamy. Wszyscy. Ladyba i Spinarak. Zobaczymy. Ladyba też jest z drugiego regionu, to już widzieli. Widzieliście ją z też poprzedniej serii? Tak może myślę oczywiście. No pod sam koniec w Robakowej Wyspie. To jest chyba 46 odcinek? Czy 45 odcinek nawet? Bedrill. Mam taki typu... latającego, więc nie... o, hipnoza. No, take cool na hipnozę, dobra, nieważne. Cóż, teraz to już nie mam, mam tylko jeden tak... I to jest kara zaleceń na przyspieszeniu. Więc tak, Drake, uzdrowimy Drake'a. Żeby kolejnego... I am Baxi, pierwszy, drugi lider nosi imię. Baxi, I never lose when it comes to book Pokémon. Nigdy nie przegrał z... używając Pokémonów robaków. My research is going to make me... boom, the authority on book. Coś tam autorytet Pokémonów robaków. Nieważne, tak, zmierzmy się z tobą, Baxi! Drugi liderze. Posiadasz metal poda. A ja mówię ci pek. I za dwa... z drugim strzałem ciebie już nie ma. Następnym Pokémonem robakiem, którym ma Baxi, jest Skyder. Bardzo silny Pokémon. Fire Cutter. Ale on przegra tak samo z Drake'em, jak to przegrał Metapod, tylko że trochę wolniej. Kokuna! To już jest ostatnie uderzenie i to jest szybka walka. Tak właśnie, Poison Stick. No, no Poison. Poison Stick, no. Przegrał i oddał nam swoją. Jack został Hive Mage. Tak, mamy Hive Mage i TM49 Fairy Cutter. Więc zniszczyliśmy tutaj wszystkich, oprócz tamtego jednego. Nie chcemy się do niego specjalnie iść. Uzdrowmy Pokémony i ruszajmy dalej. Tak może... oh no! This is Jerry! Jerry is debil.
Jerry. Maga Stevie'ego. Ej, to jest ty. Ja też mam... Też używam tego. Co on robi? Nic nie działa. Menda społeczna. Ciężko go rozwalić. Ładnie. Chociaż powinien mieć Drake specjalną umiejętność no sleep, ale niestety nie ma jej. Ej, co to ma być, no? Używaj tej mocy, no. W tym Mendo. Tak, wygrał. Na ostatnią chwilę. Bailiffie będzie ciężko, ale będzie Poseidon i się zmierzy z Scratchem. Scratchem. I właśnie był krytyk. I nasz Jerry przegrał Battle, czyli bitwę z nami. I uciekł w dalszą podróż. Chciał sprawdzić, czy jest silniejszy, czy słabszy. Oczywiście słabszy. Chociaż blisko było, żeby przegrać. Ale jeszcze miałem oczywiście Drake'a. Który... Ciężko byłoby go zrobić. Ha, i tu mamy tak. Gdy ten gościu ma... Damy mu... Z nim... Aha, dał nam Lurbal za... Za bohaterstwo w... Ten, ale gdy dam mu White Apricorn, zrobi nam specjalnego Pokebola z tego właśnie rodzaju... Pokebola z tego właśnie rodzaju, oto rodzaju... Jagódek. Tu mamy lasek. Którym będzie kontynuował moją podróż oczywiście. Oh, to jest Farfetch! Uczyń Farfetch! Ruszaj Farfetch! Ty, Mendo, odisz! O, znam cię! Odisz się tutaj pojawia. Tak. Trzeba go ścigać. Tak właśnie, tak go ścigam może. Ej, ty nawet co nie próbuj tyle. Może tak go wezmę. Ej, ty mendowaty odiszczu. Absorb. Czy w ogóle są jakieś Pokémony tutaj, które działają na nich? Hipnoza? Nie podoba mi się to w ogóle. Sledzi do góry. Ty, Farfetch. Gdzie mi tu spieprzasz? Revive dla mnie! Ej, gdzie on pójdzie wtedy? Jak mu tak opowiem coś? Do góry. Do góry ponad chmury. Co ja powiem do niego? Wypierdalaj tam, gdzie ja chcę. Bo inaczej wpierdol. Ej, ja ci tak już pchałem, ty. Ty Mendo społeczna. Ty Mendo! Ty! Ty czerośniaczku jeden! Ty Mendo! Wrócił! Do swojego właściciela. Good. Wow, thanks, old bunch. My Farfetch! You found... Ja znalazłem go. Dzięki za cat. Dostaliśmy właśnie od tego gościa cat. Chcę sobie złapać tu jednego Pokemona, którego potem będę szkolił. Tylko nie wiem, kogo bym tu złapał. Na pewno jest Zubata. Zubat is no. Ej, którędy się z tym tu chodzi w ogóle? Really? Nie pamiętam tego lasu w ogóle. Na pewno nie gdzieś tędy pamiętam, przypomnę sobie. Idziemy tak dalej. Tutaj. Góry. Go góry, daleko. Nope, tutaj. W dół. No Jezu. O właśnie tutaj. Muszę nam zapaść jakiegoś Pokémona, który będzie miał cut. Nope, odisz. Nope. Więc co? Zapijmy sobie tutaj. No ratata. Tutaj Hopipa nie znajdę. Ale za to... Może zapić sobie tutaj Ekenso. Tum. Nie opłaca mi się uczyć kata. Takich Pokemonów, jakich mam do tej pory. Zapijmy sobie Ekensa.
Chociaż nie wiem, nie będę go używał jako... jako... Pokemona... gdzie są moje... ataki są tutaj. O właśnie, tutaj. Kat. I can't not able. Jezu, tu łapiemy jeszcze Rattatę, który może mieć wszystko. Chyba, tak myślę. Że może. No za, śpi. Śpi, bo muszę zużyć na ciebie jednego pokebola. A to mnie interesuje, żeby cię złapać szybko. Dobra. Więc tak, wyrzućmy teraz tego Snake'a, Ekensa do... Ekens do... I nauczmy mojego oczywiście... Rattatę... Fuck! No table! Co jeszcze kurwa no? Jest tu jakiś Pokémon, to kurwa może mieć ten jebany kat w dupę. Nie marnujemy Poison... czyli Poseidonowi, nie Poisonsowi. Miejsca na jednego kata. Co za mędostwo. Da się nam przejść bez użycia kata? Raczej nie, muszę na jakiegoś Pokémon nauczyć tego kata. Tutaj nikt nie wyskakuje z katem. O, może nie, Paras. Ratuj mi skórę, błagam cię. Doesn't... Aha. Tak. Łapmy jeszcze Parasa. O ty mendo. Great Ball. Ty mendo. Ginie ci śmieciu. Czy nie... No jak mam rozwalić Pokemona? Więc tak, idźmy Pokebole najpierw kupmy. Czy Paras może używać kata? To jest gnębiące, no. Przecież jak widzisz, że on nie może używać kata, to żaden z moich... to będą... nie nauczę mojego... w życiu nie nauczę mojego Poisonusa kata. Nie róbcie sobie ze mnie jaj. Czyli Poseidona, nie Poisonusa. Poisonusa wy... co wy... ja sobie nie robicie chyba. Poisonus i kat. Poseidon i kat. Poisonus znowu. Kurde no, Poisonus. Ty jesteś innym... Ja jestem tutaj Jax z Johto, a nie Jax z Kanto. No dawać mi tutaj... oczywiście... takiego no... czy ty, no dawać mi tutaj... oczywiście... Parasa. Nie chcę Odisha, już go miałem kiedyś, mi to tak... irytuje mieć takiego samego Pokemona jak w przednim teamie. Proszę o jednego kochanego. O, Parasect. Może użyjmy od razu jakiegoś słabszego Pokemona. Takiego. I złapmy go. Tak. Jeśli tak... jeśli taki... jeśli taki nie może nauczyć się tata, nie może nauczyć się kata, tego w ogóle bym nie łapał na waszym miejscu. Kto szkoli Rattatę, który nic nie potrafi do diabła? W końcu jakiś Pokémon, który może nauczyć się kata. Więc dziękuję bardzo ci, Paras, to że jesteś tak uprzejmy i nauczyłeś się kata. Tego... a co mi tam szkodzi, no wezmę go do teama. Dobra, tutaj jest chyba ukryty przedmiot, to mi się wydaje. Tu już będzie... coś tutaj będzie... nic. Nic tutaj nie ma ciekawego. No weź ty, Odish, bo wyb. Żegnam Odisha. Śmiało. Chcę sądzić, że go nie napadnę. Czekajcie. Pokemon, Drake, Moves, Peck. Pierwszy ma być, bo ja zawsze używam pierwszych ataków. Więc za będę go rozwalał tak za pierwszym razem. Pięknie, pięknie. Następny, który padnie za pierwszym razem?
Więc mamy wyjście. Parasekt. Parasekt. Tak właśnie. W tym odcinku chyba zawrę, że to wszystko, co tutaj do... Aż do Golden Root City, to nie jest Golden Root City chyba, co nie? Snowball! Nowy Pokémon, który się jeszcze nie pojawił chyba. W ogóle w pierwszej serii nawet się nie pojawił. To jest Pokémon Pies, który... taki idiotyczny wygląd ma. I kilka walk, które jeszcze tutaj rozegra. Monkey! Który właśnie padł. Diglett. Pek. Żegnaj Diglett. Mamy 19 poziom dla Drake'a. I przyszłym levelu zamierzam ewoluować Drake'a. Ej, hejo. Oj ty, Mendo. Growlite'a masz swojego. To był błąd. Żegnaj Growlite. Dojdźmy może do Pokécentrum, jakbym mógł. Pozwalmy go. Dobra, żegnam. Kolejny z frajerów. Dobra, dostaliśmy numer Toda. Golden Root City! Witaj. O Jezu, co się dzieje? Nie wiem, nic się nie stało. Dobra. Więc żegnam was, to byłoby na tyle! Do następnego.